Witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu Senior. Nasze spotkanie rozpoczynamy od wizyty w Centrum Inicjatyw Senioralnych. Na początek Anna Kubiak opowie o majowych targach Viva Seniorzy. My się już przygotowujemy do targów, targu Viva Seniorzy. Zapraszamy Państwa na kolejną edycję tego wydarzenia. Targi odbywają się 12 i 13 maja w pawilonie 15. Będzie można skorzystać z wielu atrakcji. Bilety do kupienia już teraz przez internet, ale proszę się nie martwić, biletów na pewno nie zabraknie i będą Państwo je mogli kupić tuż przed wydarzeniem, po prostu w kasach biletowych. Na jeden dzień bilet kosztuje 10 zł, na dwa dni 14. Jeszcze nie mogę zdradzać szczegółów dotyczących programu, natomiast ten artystyczny jest już dostępny i znany. 12 maja oczywiście będzie uroczysta inauguracja i po inauguracji będziemy mogli zobaczyć i wysłuchać fragmentów musicalu Zakonnicy w przebraniu w wykonaniu solistów Teatru Muzycznego. Tego dnia również po południu wystąpią dla nas Oksana Hamerska i Radosław Elis w spektaklu muzycznym Bodo Tanga. Myślę, że to będzie ciekawa propozycja. A drugiego dnia, czyli 13 maja, będziemy gościć panią Teresę Lipowską, aktorkę z serialu M jak Miłość, pewnie wszystkim Państwu dobrze znaną, która przeczyta wiersze Jeremiego Przybory, taka gratka dla miłośników poezji. No i drugiego dnia duży koncert pani Ewy Ben, także myślę, że to będzie ciekawe wydarzenie. A oprócz tego, że będzie wiele tych kulturalnych atrakcji, no to będzie można wspólnie poćwiczyć, trochę potańczyć, spotkać się w salach warsztatowych, poćwiczyć i umysł, i kreatywność, i trochę warsztatów psychologicznych, rozwojowych, także bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Po program do nas już niebawem będzie oficjalnie ogłoszony, także zapraszamy serdecznie. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać na spacer, to jest taka możliwość 22 kwietnia, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 11 i o godzinie 16 grupa przewodników po Poznaniu zaprasza na spacer po Sołaczu. Spotkanie będzie na skrzyżowaniu Alei Wielkopolskiej i ulicy Pułaskiego, a przewodnikiem będzie pan Janusz Górny. Zapraszamy serdecznie. 21 kwietnia, czyli już w najbliższy piątek, odbędzie się konferencja Żywienie, Aktywność, Zdrowie. I to będzie konferencja w sali białej Urzędu Miasta Poznania na placu Kolegiackim 17. Konieczne są zgłoszenia 61 878 40 30. I tutaj będzie wiele ciekawych informacji na temat tego, jak jeść rozważnie, uważnie, jak czytać etykiety, co się wiąże właśnie z naszym zdrowiem, czyli przetworzona żywność, jak na nas wpływa, jak powinniśmy o siebie dbać, więc zachęcamy serdecznie do udziału. Kolejna informacja, koncerty na szachownicy, to już stała propozycja Starego Browaru. Koncerty odbywają się w ostatnie niedzielę miesiąca o godzinie 16. Najbliższy koncert 30 kwietnia i będzie to muzyka kameralna w wykonaniu duetów, trio i kwartetów. Część pierwsza. Nie wymagane są zgłoszenia, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na szachownicę do Starego Browaru. Fundacja Akceptacja we współpracy ze szkołą tańca One Dance Studio zaprasza na taneczne niedzielne popołudnia. Najbliższe spotkanie 23 kwietnia w godzinach od 16 do 18. I jeżeli chodzi o miejsce, to Garbary 64. Myślę, że warto się zgłosić pod numerem telefonu 690 888 162. No i te potańcówki będą się odbywały co dwa tygodnie, więc mam nadzieję, że Państwu się spodoba miejsce i licznie Państwo przybędą. Teraz informacja dla osób, które chciałyby się spotkać u nas w Centrum Inicjatyw Senioralnych. Raz w miesiącu proponujemy takie spotkania grupy samopomocowej. To są spotkania edukacyjne, zawsze jest wybrany temat, natomiast spotykają się seniorzy i rozmawiają o ważnych dla siebie problemach, doświadczeniach, dzielą się swoimi przemyśleniami. Kolejne spotkanie będzie 10 maja o godzinie 12. Jeżeli ktoś z Państwa się wybiera, to bardzo serdecznie prosimy o zgłoszenia 61 847 21 11.
15 maja o godzinie 11 u nas w siedzibie na Mierzyńskiego 24 odbędzie się spotkanie Południowy Growy Zawrót Głowy, czyli wspólnie pogramy, to jest taki zlepek słów, natomiast będzie to spotkanie z grami planszowymi. Kolejna informacja, to spotkanie również u nas 25 maja o godzinie 11 będą warsztaty rozwijające kreatywność. I to będą warsztaty związane z treningiem pamięci, z takim kreatywnym myśleniem, ale myślę, że warto na nie przyjść, bo to jest taka nowa propozycja. Jeżeli ktoś korzysta z takich tradycyjnych treningów pamięci, myślę, że to będzie nowe wyzwanie i ciekawostka, więc zapraszamy serdecznie. Nie dodałam, ale ważne jest to, że na to spotkanie z grami edukacyjnymi i na warsztaty rozwijające kreatywność konieczne są zgłoszenia. Należy zgłosić się albo osobiście, albo zadzwonić do nas 61 842 35 09 lub drugi numer telefonu 61 847 21 11. Kino Rialto zaprasza seniorów do wzięcia udziału w seansach filmowych. W każdy wtorek o godzinie 13 i o godzinie 15.30 można skorzystać z tej propozycji. Jeżeli chodzi o repertuar, to 2 maja Bikini Blue, 9 maja Przyrzeczenie, później 9 maja o godzinie 15.30 Babylon Bolszoj, 16 maja Jutro będziemy szczęśliwi. No i to najbliższe propozycje, jeżeli chodzi o kino Rialto. Bilet seniorski kosztuje 10 zł, a kino mieści się przy ulicy Dąbrowskiego 38. Zapraszamy serdecznie. Centrum Inicjatyw Senioralnych przenosimy się do Domu Kultury Orbita. Tutaj w poniedziałkowe poranki odbywają się zajęcia gimnastyczne. Rozciąganie przy kawie to godzina ćwiczeń pod okiem doświadczonego instruktora Justyny Kucner. W Orbicie mam przyjemność prowadzić rozciąganie przy kawie. Jest to troszkę nietypowa formuła. Jest to gimnastyka rozciągająca, relaksacyjna, z elementami jogi, pilatesu, ale właśnie tym się różni od innych rodzajów gimnastyk, że spotykamy się faktycznie przy kawie, jest miła atmosfera, zajęcia są od samego rana, więc nie trzeba tej kawy wypijać w domu. Można zawsze przyjść do nas i tutaj wspólnie poćwiczyć. Na zajęcia rozciąganie przy kawie może przyjść każdy, dosłownie każdy, w każdym wieku, niezależnie od stopnia zaawansowania. Mogą przyjść osoby, które mają problemy z kręgosłupem przede wszystkim, osoby, które mają siedzący tryb pracy, które nie miały styczności z ruchem, kobiety po porodzie, więc jest to gimnastyka bardzo spokojna, tak jak już mówiłam, relaksacyjna, ma za zadanie wysmuklić sylwetkę, ale także poprawić nastrój.
Zajęcia trwają godzinę zegarową. Zaczynają się oczywiście rozgrzewką. Rozruszamy na początku całe ciało, od głowy aż do stopy, wszystkie stawy. Następnie przechodzimy do ćwiczeń na macie, gdzie rozciągamy też każdy mięsień. Staram się dopasować zawsze ćwiczenia do osób znajdujących się na sali, więc nie mogę powiedzieć, czy to są zajęcia tylko stricte na kręgosłup, czy na barki, czy na coś innego. Zawsze panie, czy też panowie, którzy byliby chętni, zawsze mówią, co tego danego dnia by chcieli wyćwiczyć. I oczywiście kończymy też ćwiczeniami relaksacyjnymi, żeby się wyciszyć i żeby spokojnie wrócić do domu. Po pierwsze, jest bardzo blisko, jesteśmy tutaj dla mieszkańców. Po drugie, jest świetna atmosfera. A po trzecie, myślę, że panie też by same powiedziały, że o wiele lepiej się czują, zwiększają swój zakres ruchu, zwiększają równowagę z każdym dniem, stabilizację, więc myślę, że jest to bardzo ważny aspekt naszego życia. Zajęcia rozciąganie przy kawie odbywają się w poniedziałki o godzinie 9:30. Pojedyncze wejście kosztuje 10 zł, a miesięczny karnet 30 zł. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 61 63 03 328. Dom Kultury Orbita mieści się na osiedlu Kosmonautów 118. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy za spotkanie i do zobaczenia za tydzień.